Witam wszystkich moich widzów, kochanych, w prawdopodobnie już ostatniej sesji nagraniowej God of War. No momento, muszę jeszcze światło zgasić, czekajcie. Dobra, jak mnie słychać, jak mnie nagrywa? No, będzie dobrze. Lecimy dalej. Tak mi się wydaje, że to będzie ostatnia sesja. Półtorej godziny chyba powinno mi wystarczyć. Do czego to jest? Aha! Teraz mam zejście. Dobra. Jak mnie nagrywa? Raz, dwa, jeszcze raz. Test, test, test. Okej. Półtorej godziny. Jak zwykle. Nagrywania. I czy w tym czasie uda mi się przejść grę? No raczej powinno mi się udać. Tylko pozwólcie jeszcze chwilę, że sobie przypomnę, na czym ja skończyłem. O, nie pamiętam dokładnie, to jakaś winda była. Coś miałem sprawdzać? Nie, chyba. Idę do góry, pierdziele. Jak się sprężę, może się uda. Ale się szykuj, dupę. Będzie lanie ostre. Zobaczymy, jak moje ostrza posmakują twojego zada. A dlaczego tu tak pusto? To pułapka. Całkiem zmyślna. Ha, chyba kapuje. To muszę pociągnąć dźwignię. Otworzy mi tu przejście, tak. Ja muszę to szybko wyciągnąć. Dobra. Skakujemy na to. Zobaczymy, co się stanie. To trochę podgłośnie, bo nie... Dobra, słyszę chyba te kolce. Poczekajmy. Przekonam się, co się stanie. Czy mnie to przebije, czy zostanę żywy. Okej, nie zostaje. Aha. No, restart. O nie, trochę bieganiem będzie mnie czekało. No kurde. Że tu pułapka jest, to ja się domyślam, ale co będzie na końcu tej ścieżki? Wypadałoby sprawdzić. Dobra. Już wiem, po co ten głaz jest. Myślałem, że on mnie uratuje w jakiś sposób. Ciągniemy za dźwignię i trzeba szybko przepchać ten głaz. Jezu, jak ja to zrobię? Dziabra kadabra, muszę to jakoś wyczarować. Chodź tu, Kratosie. No dawaj, łap tu, fiutku. Ale żeś popchał. W życiu się tego nie da przepchać. Ups. Au, grązłem. Ha. I znowu będzie tak jak w poprzedniej sesji mojej nagrywaniowej. Co się męczyłem chyba 20 razy, póki sam już nie wpadłem na pomysł, jak to zrobić. Rany. Dlaczego ja tak zawsze mam? Nie mam pojęcia, ale źle widzę to. Źle to widzę. Ciągniemy. No dobra, a spróbujemy taką metodą, żeby to ciągnął cały czas. Bez kopania. Czy przeżyje? A cóż, cóż mi szkodzi, gdy chcę spróbować. Nic mi nie przeszkodzi. Oby nie, ryzykuję, popcham. Dobra, czekawa. Kurwa, kamera głupia. No jest. Nie no. Dobra, nie da rady, trzeba kopać. Kamera jest trochę... taka... denerwująca. O, Zeusie... daj mi moc spowolnienia czasu. Przydałoby się. Tylko... czemu ten głaz trzeba z tej strony pchać? Dobra, pcham do końca. Kopa ile... ile fabryka dała, kurwa? O, pięknie, jeszcze raz. Dobrze, dawaj. Dobra. Idziesz. Gazu!
Dobra, jestem. O, pięknie, kurwa, pięknie. Udało się. Mam nadzieję, że to jakiś checkpoint będzie. O, ostatni upgrade. Woo! Sticky Team Hero Cup? Przyczep sobie do kapelusza. O, rany. Ach, te żarty. A na dół nie zejdę. O nie, jak tam nie doskoczę, to się obawiam, że będę musiał tę pułapkę jeszcze raz. No dobra, zrobimy sobie śmiech kreskówkowy, jak mi się nie uda. Dobra, udało się. Nie byłoby. O, naszyjnik. No ja sobie wezmę, no po co mi? Po co ma tu zostać? Będzie się marnował tylko na tym piedestale. Zaraz, jeszcze raz. Na nagrywarce mi nagrywa. Kickboxer, o, ciekawe co to za osiągnięcie. Nagrywarce mi nagrywa. Głos mi nagrywa. Czy jest okej? Okay? Musiałem się upewnić. Kolce zeszły, bo nie oglądam historyjki. O, dobra. Czyli tak, teraz muszę się cofnąć. Tutaj na skróty jest ta linka. To idziemy. Aha, ta winda stamtąd szła. Okej, okay, a teraz gdzie? A, no tak. Gdzie było to? Ten posąg Hery. Tu chyba. Tak, to tu było gdzieś. Jeszcze przypomina mi się, że ostatnio jak nagrywałem, to przesuwałem te właśnie dziwne mosty. Ustawiałem to w odpowiednim kierunku. Dobra. Skaczemy! O kurde! Dobra, skoczyłem. Dobra, to jest godzina, za 15 minut jest północ. Dobra, czy do której skończę? O... pierwszej w nocy? No, może mi się uda. Trzymajcie kciuki za mnie. Jak to skończę, to będzie coś nowego. Jak się komuś to znudziło, God of War. Mi się nawet nie znudził, całkiem fajna zabawa jest. Szkoda, że tak niby krótko. Ile serii nagrywaniowych? O, są naszyjniki. 6? 7? Chyba tak. Tak. O, do góry nóg. Wow, barrel roll zrobiła. Było barrel roll! No i co mi to daje? Most. Aha. To za krótki trochę. Wkładamy drugi. Barrel roll. Tam na górze jest trochę bany. Co? Aha! Żeby nie było tak łatwo, to się to chowa. O, jedną nogą już byłem w grobie. O kurde, to też się chowa. O nie, i tak muszę tam na górę. Fajnie. O, fuck you! O, dobra, jest. Mana to mi niepotrzebna. Okej. Okay. Tylko żeby teraz nie spaść. O kurde. Już miałem gilgotki, że spadnę. Nie, to w ogóle nie ma. Tylko mi się wydawało. O, filmik. Co my tu mamy? The path before Kratos was clear, but still the memories came rushing back, as familiar and permanent as the blades. Przeszłość Kratosa. Memories of what he'd done in the name of Ares. Memories of how he'd become a servant to the god of war. A beast. Assassination. His humanity robbed and replaced only with the will to murder. No one was safe. Entire armies fell before Kratos and the soldiers who followed him on his unending path of conquest. All in the name of his master. Those who offered resistance of any kind were dealt with quickly. They've built this temple to offer prayers to Athena! This entire village stands as an affront to Lord Ares! Burn this village! Burn it to the ground! Emboldened by the god of war, Kratos' army was ruthless.
feared throughout the world for their brutality. All that mattered was conquest in the name of Kratos, their great leader, who had become near invincible. He feared nothing. But there was something about this temple, something forbidden. All his instincts told him he should never cross its threshold. Never step inside. Beware, Kratos. The dangers in the temple are greater than you know. But the village oracle's warning fell on deaf ears. His ambition would not be denied. All who opposed him would die. Ale rzeźnia. Ja pierniczę. Flaki leją się na prawo i lewo. Niestety przypłacił dużą cenę. W ten moment, the glory he had reveled in turned to horror. The image of his two final victims would stay with him for all his days. With that act, Kratos knew he could no longer serve his master. He had but one calling now, the death of Ares. He would murder the god of war. Ares, you will die for what you did that night. Coś wydarzyło się w przeszłości planu na Kratosa, o którym kurde, nie mogę się wysłowić. Co było powodem tego, że przestał być sługą Aresa, dowiemy się później. Jeszcze będzie chyba raz jeden taki filmik czekał, opisujący przeszłość. Tam się wyjaśni, kogo on przymordował. I dlaczego ta wyrocznia stara, ta stara prókwa się tak śmiała z niego. A kurczę, co? O wiem, miniony, chodźcie. What? Atakujcie moje miniony! Bierzcie ich! Oni nie są godni być w królestwie moim. A, to tak się robiło, dobra. A tym był nalot na nich, dobrze. Okej, okay, pamiętam. Znowu nie grałem ze... tydzień i znowu trochę mi z głowy wyleciało. Nie ma? O, och, och, jaki podły pan Minotaur. Myślał, że mnie zabije. A jakie ładne góry. Idziemy po ty... O, coś nam blokuje drogę. Nie ma takiej... No. O, patrzcie, muszę skakać jednak. Och, a tego to się nie spodziewałem po tej grze. Myślałem, że będę musiał rozpierdzielić. Kamera nam się głupio zmieniła. Jakaś lina. Okej. Okay. Tam muszę sięgnąć? Sięgnę tam? No dobra. Jak Tarzan. Okej, na górę. Nie, dźwigni nie ruszam. Najpierw obejrzę, co jest naokoło. Tyle co nic, więc ruszę. To pewno winda. Na ostatnie piętro poproszę. Aresy podłe chuje i szmuje. Jestem pod wrażeniem, że starożytni Grecy znali coś takiego jak windy. Ale chociaż nie. Gdzie to było te w ten... takiej antycznej cywilizacji, że prototypową windę plany były. Cholera, nie wiem. Może mi się coś pomieszało. Dlaczego tu trumny są?